Nawyki są takimi skrótami w codziennym życiu. Człowiek, zresztą bardzo dużo jest teraz badań psychologicznych najnowszych, które to potwierdzają, że człowiek w bardzo dużym stopniu kieruje się w swoim codziennym życiu nawykami. W tak dużym, że nawet myślę, że przeciętna osoba by sobie tego nie wyobrażała. Coraz częściej się mówi o tym, że jesteśmy automatycznie, zachowujemy się automatycznie. Kiedyś mówiło się o człowieku, o konsumencie, na przykład używało się takiego określenia homo economicus, które zakładało, że człowiek kalkuluje wszystko, przelicza, szuka najlepszych rozwiązań. W tej chwili często się stosuje taką nazwę homo automaticus, która mówi o tym, że jednak bardzo, bardzo dużo naszych decyzji, zachowań jest automatycznych. Tę naturalną skłonność człowieka do zachowania nawykowego, do zachowania automatycznego wykorzystują też, tak powiem, marketingowcy. Na przykład w sklepach produkty są ułożone tak, żebyśmy nawykowo sięgali z prawej strony po to, z lewej po to, z jeszcze innej po coś innego, ale czasami też specjalnie wykorzystując nasze nawykowe kupowanie, możemy się złapać na pewne pułapki. Bo na przykład tam, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni, że w sklepie będą tańsze produkty, mogą nagle zostać ułożone drogie. I na bazie tego nawyku konsument kupuje coś, czego wcale nie chciał kupić, wcale nie jest dla niego dobre, ale no, zostało ułożone tak, że wykorzystało jego nawykową skłonność do, często się też mówi, bezrefleksyjnego podejmowania decyzji. Kiedyś zastanawiano się nad tym, tak patrząc na te automatyczne, czy nawykowe, czy przyzwyczajeniowe zachowania ludzi, traktowano to raczej jako przejaw bezmyślności wręcz. Ja zawsze bronię tego, bo to nie jest do końca bezmyślność w takim sensie negatywnym, tylko to jest pewna, powiem to tak, ekonomika systemu poznawczego człowieka. To znaczy, po co sobie zawracać głowę każdym drobiazgiem? Nasz umysł ludzki bardzo łatwo zrzuca niepotrzebne informacje właśnie do takiej nieświadomości. Wiele osób mogłoby u siebie znaleźć takie nawyki konsumenckie. Każdy z nas ma jakieś właśnie takie przyzwyczajenia, które nawet czasami są irracjonalne. Na przykład mając 5 stacji benzynowych po drodze z domu, zawsze się skręca na tę drugą. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Ja myślę, że ja bardzo dużo rzeczy robię nawykowo w takim codziennym życiu, bo nie chce mi się zawracać sobie głowy rzeczami codziennymi, takimi, które trzeba zrobić. Więc na przykład zawsze na tej samej stacji benzynowej tankuję. Czasami sobie myślę, no właściwie mogłabym być może na innej. Ale to jest taki nawyk. Robię w dwóch sklepach zakupy, latając do tych samych półek i kupując cały czas podobne rzeczy. Więc tych nawyków ja widzę u siebie naprawdę bardzo dużo. Ale myślę, że dlatego mam czas na różne inne fajne rzeczy.